Borówki amerykańskie czy nieamerykańskie potrzebują pH ziemi, żeby ziemia miała 4 pH, bo inaczej nie będą rosły. No tak jak widać, bardzo słabo rosną i owocu nie wiem, czy miały jakieś kwiaty, ale nie wiem, czy owoc będą miały. No i żeby zakwasić ziemię, kupujemy siarczan amonu. Możemy go podsypywać 20 gram na metr kwadratowy, czyli tam garść. Dobra, tu już sypałem, więc nie będę więcej za dużo dosypywał, ale 20 gramów na metr kwadratowy wsypujemy, albo przed sadzeniem na przykład takich borówek spulchniamy tą ziemię i mieszamy ten siarczan amonu w ziemi, żeby zakwasić. No inaczej borówka za cholerę nie będzie rosła. No taka sytuacja. Sporo roślin w ogóle potrzebuje zakwaszonej gleby. Warzywa też, warzywa cebulowe. I możemy też ten siarczan amonu w wodzie rozcieńczyć, on będzie wtedy lepiej wchłanialny, szybciej się wchłonie, on się bardzo dobrze rozpuszcza w wodzie i też podlewamy. No i zobaczymy efekty. Najlepiej pod borówki też kupić ziemię kwaśną. No i generalnie torf jest bardzo dobry pod borówki, a ziemia z lasów wcale nie jest dobra, bo nie wiadomo jakie pH ma ta ziemia w lesie, więc nie ma co z ziemi z lasu przywozić pod borówki. Lepiej kupić ten siarczan na monu, wymieszać z ziemią, no, wkopać i zobaczyć efekty, no, jakie będą. Tutaj wskaźniki powbijałem, akurat dwa mam, dwa różne. No i pokazuję na razie pH 6,5, no, a musimy zejść na 4,5, no, żeby borówka dobrze rosła. No a te borówki mają 2 lata i w ogóle żadnego przyrostu, stoją w miejscu. No. Inna sprawa, że tu słaba ziemia jest, bo tu w tym miejscu jest trochę torfowej, znaczy nie torfowej, tylko z kompostu ziemi wymieszanej, a głębiej jest już żółta ziemia, więc nic tutaj nie poszalejemy z tą borówką. No ale zobaczymy efekty. Siarczan amonu użyty i zobaczymy, co się będzie działo dalej.